kochani, nazywam się Magdalena, jestem wizerzystką i witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy testować nowość, gorącą nowość, przyniesioną prosto z targów. Jest to paletka marki Affect, która powstała we współpracy ze szkołą Pro Makeup Academy, a konkretnie ze wspaniałymi wizerzystami Karoliną Matraszek i Danielem Sobieśniewskim. Paleta zawiera w sobie 12 niesamowicie napigmentowanych cieni. Jest tutaj 10 cieni matowych o jedwabistej formule oraz mamy tutaj 2 cienie foliowe. Paletka prezentuje się przepięknie. Podczas premiery tej palety Daniel i Karolina opowiadali, że praca nad paletą trwała 1,5 roku. Osobiście mieszali pigmenty i tworzyli te wspaniałe kolory, także tym bardziej jestem pod wrażeniem tej kolorystyki. Jestem ciekawa, jak ona sprawdzi się podczas pracy i jeżeli chcecie zobaczyć ją w akcji, to zapraszam Was do dalszej części tego filmu. Makijaż zaczynam od nałożenia bazy. Jest to paint pod zmaka w kolorze Soft Ochre. Nakładam ją pędzelkiem. I teraz sprawdzam, czy baza została nałożona równomiernie, wklepuję palcem. I tą samą czynność powtarzam na drugim oku. I zaczniemy może od kolorku, który nazywa się Melon Smoothie. Nałożę go puchatym pędzelkiem Embrush o numerze 05. I nakładam ten cień na załamanie powieki. Uwielbiam takie, właśnie takie odcienie koralowe, brzoskwiniowe, to jest po prostu, to jest mój świat. Na razie bardzo fajnie mi się pracuje tymi cieniami. Parę machnięć pędzelkiem i widać już przepiękną chmurkę. Oczywiście ten makijaż użytkowy nie będzie, więc od razu podkreślam, że będzie to kolorowe dzieło. Zresztą ta paleta zobowiązuje do tego, żeby wykorzystać jak największą ilość kolorów. Nie no, kolor jest obłędny, przepiękny. Ojdź. Rozcieram granice. Przepiękna chmurka powstała. Tutaj sobie jeszcze dołożę. I to samo powtarzam na drugim oku. Sięgam po mniejszy pędzelek do blendowania, pędzelek marki Zoeva 231 i nakładam cień, który nazywa się Rippy Cranberry. To jest taki biskupi kolor i nakładam go w załamanie powieki. Nazwa palety zobowiązuje In The Spotlight, więc zrobimy albo cut crease, albo taki spotlightik, więc zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Przyciemnię sobie tutaj również tym cieniem wewnętrzny kącik oka i rozcieram te cienie. Sięgam po pędzelek, który używałam wcześniej. Nie nakładam na niego cienia. Rozcieram granice obu tych kolorów. Staram się je ładnie ze sobą połączyć. Teraz zmiana pędzelka na pędzelek numer 2. I również rozcieram. I to samo powtarzam na drugim oku.
co mogę już zauważyć, cienie się bardzo fajnie ze sobą łączą. Bardzo przyjemnie się nimi pracuje. Nie sprawia żadnego kłopotu, jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Cały czas rozcieram tutaj. I wtapiam te kolory ze sobą. Sięgam teraz po kolejny fiolet i on też nam dużo powie o tej palecie, a jest to odcień Juicy Plum. I przyciemniam sobie nim zewnętrzny kącik oka. Oraz nakładam go pędzlem Hulu P32 w załamanie. I rozcieram dokładnie. Sięgam po pierwszy odcień Melon Smoothie i rozcieram granice tych cieni. Ponownie po pędzel Hulu nakładam odrobinę i rozcieram, troszeczkę idąc do góry. Nakładam również ten fiolet w wewnętrzny kącik oka. Rozcieram granice. I ponownie sięgam po pierwszy pędzelek. Nie nakładam na niego już żadnych cieni. Rozcieram granice. I tą samą czynność powtarzam na drugim oku. Praca tym fioletowym cieniem jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo ładnie się łączy. Ma dobry pigment. Nie robi plam, więc naprawdę wszystko jest tutaj jak na razie tak, jak powinno być. Sięgam teraz po cień i będę go nakładać za pomocą pędzelka z Hulu P62. Podczas pokazu na targach Daniel i Karolina mówili, żeby uważać na ten czarny, bo on jest jak smoła. Jak już się przyklei, to po prostu nie ma zmiłu, nic już dalej z nim nie zrobimy. Zobaczymy. Jak fajnie się rozciera, bardzo przyjemnie. O, sobie ten przyciemnam zewnętrzny kącik. Nałożę go również tutaj. Na dolną powiekę, na taką 1/3 jej długości i rozcieram, łącząc górę z dołem, dół z górą.
I teraz będę blendowała przejście. Też pędzelkiem z hulu, ale ja już nie nakładam na niego żadnego cienia. Rozcieram granicę. Sięgnę po fiolecik Jessie Plum i delikatnie tutaj sobie wyblenduję to przejście. Ok, robię to samo na drugiej powiece. Teraz będę odcinała cut crease i sięgnę po korektor Tarte Shape Tape w kolorze Light Sand. Idealnym pędzelkiem do odcinania cut crease to jest pędzelek z hulu P34. Nakładam korektor na centralną część przy linii rzęs i robimy teraz pyk. Ten korektor odbił mi się tutaj na powiece i jest to dla mnie idealna linia, która wyznaczy mi, gdzie ten cut crease ma się kończyć. Nakładam ten korektor tylko i wyłącznie w centralnej części oka. I teraz tak, rozcieram granicę korektora z obu stron. Tutaj może jeszcze troszeczkę sobie przedłużę. I to samo robię z drugiej strony. I teraz paluszkiem naniosę na środek powieki przepiękny cień, który nazywa się Maledives. Ojej. Ale kolor, ojej. Coś pięknego. Ten kolor jest obłędny. Jest obłędny. Jak mocno napigmentowany. Boże, zobaczcie. Sięgam teraz po syntetyczny, malutki pędzelek, bo będę starała się wtłoczyć ten cień tutaj na tą granicę, gdzie nakładałam korektor. I nałożony pędzelkiem, widzę, tak samo ładnie się prezentuje jak palcem. Nie no, obłędny jest ten kolor, ojej. I teraz tak, czystym palcem rozcieram granicę. Z zewnętrznej części oka. A teraz sięgnę po może jakiś taki mały, kulkowy pędzelek i będę rozcierała te granice tutaj od wewnątrz. I mamy taki spotlightik. Nałożę jeszcze na zewnętrzną część jakiś taki cień przejściowy, żeby coś tutaj się fajnego działo. I myślę, że będzie to bardzo fajny kolor. Właśnie to będzie ten Juicy Plum, które gdzieś tutaj niechcący przykryłam. O właśnie, tutaj musi się coś takiego pojawić fioletowego. I będę rozcierała teraz granice. O! Pomiędzy tymi dwoma cieniami.
I mamy coś takiego. I to samo robimy na drugim oku. Boże, jaka ja jestem zafascynowana pigmentacją tych cieni, to jest po prostu sztos na sztosy, powiem Wam tyle. Kolor jest obłędny, no i ten pigment to jest po prostu mistrzostwo, naprawdę. Mistrzostwo. Boże, jestem, no nie mogę, no po prostu jestem pod wrażeniem, jak to wszystko się pięknie prezentuje. No, dobra robota Daniel i Karolina, naprawdę. Ta paleta to jest petarda. Tutaj troszeczkę fioletu. Staram się złagodzić to przejście. No i tak to wygląda. Wygląda to bosko. Teraz płaskim pędzelkiem będę nakładała cień Jazzy Plum i będę pogłębiała to odcięcie. O, przepięknie mi to wyszło. I robimy to samo na drugim oku. Zmyłam, kochani, sobie to, co mi się tu osypało. A osypało mi się tak naprawdę, zobaczcie, niewiele. Chusteczka jest prawie czysta, także jest to ogromny plus dla tej palety. Wykonam sobie teraz makijaż twarzy. Zrobię sobie brwi. Tutaj zapraszam Was do filmiku o tym, jak maluję brwi. I za chwileczkę do Was wrócę. Twarz już mam w połowie wykończoną. Jeszcze będę dobierała do całości róż na policzków oraz usta sobie na koniec też zostawię. Zajmijmy się teraz dolną powieką. A dolną powiekę chciałabym troszeczkę jakoś tutaj zrobić taką jaśniejszą. Sięgam po cień, który nazywa się Mustard. To jest właśnie taki, jak nazwa wskazuje, piękny, żółciutki, musztardowy odcień. I maluję tutaj dolną powiekę od wewnętrznej części. Rozcieram ten cień, który nakładałam wcześniej. Blenduję tutaj wszystko. Rozcieram granicę czystym pędzelkiem. Ten cień blenduję i rozcieram do góry. Teraz sięgam po cień, który nazywa się Melon Smoothie i płaskim pędzelkiem od Valerie Kutsan będę aplikowała go na środkową część dolnej powieki. Zmieniam pędzelek na bardziej precyzyjny i jest to taki płaski pędzelek syntetyczny z Inglota i będę wklepywała ten cień w ten sposób. I to samo robię na drugim oku. Czystym pędzelkiem, którym nakładałam kolor fioletowy, blenduję sobie tutaj granice. Sięgam jeszcze po ten musztardowy i będę go aplikowała w wewnętrzny kącik. Rozcieram sobie te dwa cienie i blenduję razem. I teraz na wewnętrzny kącik oka nakładam pędzelkiem syntetycznym zbitym. Będę nakładała ten cień In the Spotlight, który jest takim
foliowym właśnie. Złotem. O, właśnie tak to wygląda przepięknie. O, jaki fajny, Boże. One są takie mięciutkie, masełkowe te cienie. Sięgam jeszcze po ten żółty. Odrobinkę, dosłownie odrobinkę aplikuję na to moje blendowanie na górnej powiece. Delikatnie ocieplam. Zamykam oko i troszeczkę tego cienia jeszcze nałożę tutaj. Rozcieram do góry. O, właśnie tak. Na linię wodną nałożę taką przepiękną kredkę z afektu o takim przepięknym morskim kolorze, ale zrobię to, kochani, poza kamerą, bo zobaczcie, ona jest tak mocno temperowana, że boję się, że zrobię sobie krzywdę. I wrócę do Was na podsumowanie palety. Jestem już z powrotem i tak, kochani, prezentuje się cały makijaż. Makijaż oka już Wam pokazuję z bliska. Kochani, czas na takie podsumowanie. Kochani, no co tu ukrywać? No, praca tą paletą to jest istna magia. Cienie się przepięknie blendują, przepięknie się ze sobą łączą. No, kolory są obłędne, co tu tutaj dużo mówić? Kolory są obłędne i specjalnie użyłam dużo cieni w dzisiejszym makijażu, żeby wypróbować właśnie to, jak one ze sobą współgrają. Już Wam mówię, jaką ilość cieni użyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kolorów. 8 kolorów na 12. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik. I naprawdę polecam ją z całego serca. To jest must have w kuferku, w toaletce. To jest po prostu jedna wielka przyjemność praca tą paletą. Kochani, naprawdę, naprawdę polecam z całego serca. Ja bardzo się cieszę, że miałam możliwość bycia na premierze, że miałam możliwość przetestowania jej dla Was. I kochani, i mogę naprawdę z czystym sercem polecić ją każdemu. Ale teraz mamy jeszcze większą bombę, ponieważ podczas premiery otrzymałam takie piękne pudełeczko i była taka mała niespodzianka. W tym pudełku mieściły się dwie palety. Czyli ta druga musi powędrować do Was. Ale szczegóły rozdania, kochani, znajdziecie na moim Instagramie, na który bardzo Was serdecznie zapraszam. Tam pojawi się specjalny post ze zdjęciem tej palety i ktoś na pewno będzie mógł ode mnie otrzymać tą oto cudowną paletę. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pozdrawiam, pa, cześć!